ta atmosfera polega na tym, że tu jest klub, w którym się pracuje. I nie będę teraz wymieniał, ale w przeciągu tych 20 lat przewinęło się bardzo dużo znanych ludzi tutaj. Bardzo dużo, tak? Z różnych dziedzin, tak. Aktorów bardzo dużo. Ale tu każdy wchodzi i tu już nie ma, że jestem tam, nie wiem, znanym, sławnym aktorem czy sportowcem, tylko jestem osobą, która przychodzi potrenować, tak? I nie ma, nieważne, czy ty masz buty Nike, czy masz jakieś trampki dziurawe, czy koszulkę, nie ma. Tu jest, wchodzą i trenują i nikt na nikogo nie patrzy spod byka, tak? Czy on robi lepiej, czy on robi gorzej. Tu się nikt z nikogo nie śmieje, tak? Czy to są zajęcia na siłowni, czy na macie. Drzwi się zamykają, wszyscy jesteśmy równi, tak? I nie ma, że ktoś ma, nie wiem, bardzo dużo pieniędzy, tak? I ma trenować koło gościa, co właśnie, tak jak wspomniałem przed nim, ma jakieś tam dziurawe trampki. Nie ma tego. Bardzo chciałem być tym najlepszym, ale to, że było to poparte jednak tą pracą. W wieku takim dojrzewania zacząłem tam troszeczkę imprezować. I trochę zaczęło mi to uciekać, tak? I wtedy pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Barcelony, to był 91 rok. Ja miałem wtedy 21 lat, w słabej formie, ale zdobyłem wicemistrzostwo świata seniorów. Wtedy wracając, pamiętam, doszedłem do tego, że ja się zmarnuję. Wydaje mi się, że wiem, jaką drogą trzeba iść, żeby dojść do tego celu, tak? No i staram się to jakoś tak przekazywać, tak? Jak najlepiej potrafię. W ten sposób możliwość wykonania rzutu. I kolejny rzut! Powinien być chyba Lipon! Rzut trzymał Polak i uniósł ręce do góry! Cieszy się Paweł Nastula! Słowa na tatami, płacze, cieszy się, ratuje! Złoty medal Igrzysk Olimpijskich! Polskich kibiców, ale myślę, że w tym momencie klaszczą tam na sali nie tylko Polacy.